Kozłowski, kolarz, sprinter, reprezentant Polski, Tour de Pologne. Witamy serdecznie, panie Konradzie. Że panu się nie udało ukończyć tego wyścigu, co się stało? Na szóstym etapie dostałem zatrucia pokarmowego i niestety musiałem się wycofać z rywalizacji. Narzekał pan także na pogodę, że było gorąco w trakcie tego. Jak to jest, jak się jedzie takie długie kilometry? Dokładnie. O czym się myśli? Pierwsze dni były bardzo upalne i każdemu dawały się we znaki te upały, ale później znowu były deszcze, były burze, było niebezpiecznie. Wiadomo, że każdy chce walczyć, ale na rundach było bardzo ślisko i niebezpiecznie. Pogoda dała popalić trochę kolarzom podczas tego zdechora. Dokładnie, było na początku upał, później było zimno, w górach było 15 stopni. Wszystkie chyba warunki, jakie mogły być. Chwilę temu nasz reporter Łukasz Sobieszkoda rozmawiał z Rafałem Majką, w Zagartowicach zresztą, w jego rodzinnej miejscowości. Bardzo zmęczony Rafał Majka. Ja się zastanawiam, czy jesteśmy w stanie my, laicy, którzy nigdy w taki wyczynowy sposób na rowerze nie jeździli, wyobrazić sobie w ogóle, jaki to jest poziom zmęczenia organizmu. Jest pan w stanie nam to w jakikolwiek sposób przybliżyć? Tak jak Rafał wspomniał, w czasie wyścigu, jak jest ta presja, jest ten pogoń za każdym etapem, nie czuję się tego zmęczenia, dopiero po powrocie do domu wychodzi 2-3 dni po wyścigu właśnie to ogromne zmęczenie. I Rafał Majka wczoraj po triumfie powiedział, że na mecie nie widział na oczy. Zastanawiam się, czy ze zmęczenia, czy z emocji? Na pewno z emocji, ale też jeżeli da się z siły wszystko, jeździ indywidualnie na czas, po prostu wyjechał się maksymalnie jak mógł i stąd takie zmęczenie. A jak się wychodzi z takiego wyścigu fizycznie? Bo Rafał wspominał, że teraz musi wsiąść na rower, żeby te mięśnie jednak nadal pracowały, żeby tu się coś nie wydarzyło. Dokładnie. To jest taki tryb? Nie można od razu odstawać roweru po tak długim wysiłku. Trzeba kilka dni pojeździć, jeszcze po 2-3 godziny, żeby uspokoić serce, uspokoić mięśnie, żeby przyspieszyć regenerację. Podczas takiego wyścigu jak wczorajszy, podawane były te statystyki podczas relacji w Telewizji Polskiej, że kolarz spala 5000 kalorii podczas takiego wyścigu, to jest możliwe? Tak, jest to możliwe. Dobrze pamiętam? 5000, tak? Jest to możliwe, dokładnie. To jest tyle, co człowiek siedząc za biurkiem, pracując na przykład 8 godzin dziennie, spala w ciągu 3 dni. Dokładnie. No kolarze dużo palą, ale dużo też muszą uzupełniać. Kalorii. Na śniadanie jemy makaron, dużo węglowodanów, po to, żeby było dużo energii, ale wiadomo, że spalanie kalorii jest tutaj... A to jest ciekawe problemem. Właśnie, ten wątek diety, który pan poruszył, czyli to na śniadanie makaron, bardzo ważne jest przestrzeganie diety? Dokładnie, ale w czasie wyściguje się głównie węglowodany, na śniadanie i na kolację, bo wiadomo, cały dzień 5-6 godzin były etapy, to nie ma kiedy, wiadomo, w czasie wyścigu je się batony energetyczne, żele. Te, które podają dokładnie ekipy, tak, pomocnicze. Dokładnie. A jak jest z uzupełnianiem płynów podczas wyścigu? Płynów, jak w te upały, to zawodnik potrafi wypić 15-20 bidonów nawet w ten upał, bo wiadomo, że trzeba dużo o tym myśleć, bo jeżeli w pierwszym dniu zapomni się o właściwym nawodnianiu, wtedy regeneracja jest dużo mniejsza i czuje się to po prostu na drugim etapie. Panie Konradzie, co dalej? Co pan planuje? Planuję teraz odpocząć i w weekend już kolejne starty w Polsce. Memoriał Henryka Łasaka. Za 2 tygodnie wyścig MON. Tak samo. Idziemy dalej. Przypuszczamy, że teraz w Polsce będzie boom na kolarstwo, na jeżdżenie na rowerze. Być może wielu młodych chłopców, dziewcząt będzie chciało wsiąść na rowery i myśleć o takiej sportowej karierze. Jak najlepiej się do tego zabrać? Jak najlepiej zacząć? Dokładnie. Wszyscy o tym marzymy jako zawodnicy i przyda się na pewno ten wynik Rafała Majki. Jak się za to zabrać? No tak. Po prostu trzeba szukać klubów i mieć chęć szczerej i dążyć do celu i wszystko przed modlitwą. Ale czy to jest dla każdego? Jasne, że tak. Kolarstwo nie jest takim sportem, że musi być niski, wysoki. Każdy może jeździć na rowerze, wiadomo, i siła walki wystarczy do tego, żeby coś osiągnąć. A kiedy zacząć? 10-11 lat, dokładnie. Czym wcześniej, tym lepiej. To jest sport wytrzymałościowy i wiadomo, że z roku na rok będzie się coraz lepszy. Tak, koleżanki i koledzy podpowiadają nam, że reżyserki, czy dla nas tutaj, dla nas dwoje, jak rozumiem, że dla pana to nie, bo pan jest w trakcie kariery. Także życzymy sukcesów, niebawem kolejne starty. Tour de Pologne
rozumiem, że gdzieś tam w tyle głowy też? Na pewno. Moja ekipa Active Jet staramy się o drugą dywizję w przyszłym roku, żeby wystartować jako team, mniej już w reprezentacji Polski i dążymy do tego, żeby wystartować właśnie ekipą. Trzymamy kciuki. Konrad Domkowski, kolarz, sprinter, reprezentant Polski Tour de Pologne. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Państwa proszę o pozostanie z nami. Za chwilę serwis informacyjny.